Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ze mną wicemarszałek Sejmu, pan poseł Jerzy Wenderlich, szef sztabu wyborczego SLD, pan poseł Stanisław Ziątek, a także nasza kandydatka w okręgu rybnickim Magdalena Ogórek. Chcielibyśmy Państwu powiedzieć o dwóch sprawach. Rozpoczęlibyśmy od sprawy niezwykle bieżącej, palącej, a mianowicie od procesu wytoczonego przez Polskie Stronnictwo Ludowe a prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu z PiS-u. O tym pan przewodniczący Stanisław Ziątek, bardzo proszę, przekazuję głos. W tej chwili toczy się drugi proces w ramach tej kampanii wyborczej. Proces, którego podłożem są konflikty i wzajemne oskarżenia formacji politycznych. Chciałbym zaapelować do wszystkich formacji politycznych, do szefów sztabu tych formacji, aby bez pieniactwa prowadzić kampanię wyborczą, aby oszczędzać słów, aby ważyć słowa i tak prezentować swoje poglądy, żeby nie obrażać drugiego. Ale jednocześnie chciałbym zaapelować o to, aby unikać kampanii wyborczej na sali sejmowej. I apeluję o to, abyśmy wszystkie różnice zdań mogli rozstrzygać, prezentując swoje poglądy tu, na tej sali. Przed państwem, przed opinią publiczną prezentować swoje racje, a nie na sali sejmowej. Sądzę, że to będzie najważniejsze dla nas wszystkich, żeby prowadzić tę kampanię w dobrej kulturze politycznej. Myślę, że nie przejęzyczył się specjalnie pan przewodniczący sztabu Stanisław Ziątek, kiedy mówił o unikaniu kampanii wyborczej na sali sejmowej, bo to też, ale chciał zapewne dodać, że również na sali sądowej, bo dokładnie szkoda na to czasu i też no, byśmy mieli taką koleżeńską radę do polityków PSL-u. Tyle zawodu jest na wsi, tyle zawodu jest wśród rolników, że PSL tyle obiecywało, a tak zawiodło wieś i rolnictwo, że zamiast wsiadywać na sali sądowej, niech PSL-owcy przynajmniej te parę ostatnich tygodni wykorzystają, żeby nadrobić ten stracony czas. Jeśli słyszymy z ust wielu mieszkańców wsi i rolnictwa, że uwolnić wieś od PSL-u, no myślę, że jest to rzeczywiście surowa ocena rządów PSL-u i warto, żeby z tej sali sądowej już tam wyjść, nie targać się po szczękach, jak mawiał klasyk pan prezydent Lech Wałęsa, tylko iść wśród ludzi i wykorzystać choćby te ostatnie tygodnie dla pracy na rzecz wsi i rolnictwa, skoro niewiele się zrobiło przez te 4 lata. Ale bardzo proszę, od razu pan marszałek Jerzy Wenderlich w drugim bieżącym temacie, a mianowicie przedszkola. Bardzo proszę. Sam przyjmowałem, czyli mogę powiedzieć, te ręce miały honor przyjmować projekt obywatelski. Przyjmowałem to z rąk przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego. Projekt, w którym domagano się i bardzo słusznie tego, by przyznawane były subwencje na opiekę, na wychowanie przedszkolne, na kształcenie przedszkolne. No i projekt został złożony. On nawet dostał dość szybko, bo w październiku już ubiegłego roku, złożony został we wrześniu, a w październiku ubiegłego roku, 28 października było pierwsze czytanie tego projektu obywatelskiego, który zawarty był w druku 3374 w sprawie właśnie przekazywania tej subwencji na wychowanie przedszkolne. No i kiedyś z morą rzeczywiście była zamrażarka sejmowa. Udało się tę zamrażarkę zlikwidować za sprawą również naszych nalegań, ale pojawiła się kolejna maniera, że projekty ważne, które powinny być przekuwane w ustawy, one leżakują teraz, a to w komisji, a to w podkomisji. No i utknął ten projekt gdzieś w podkomisji. Przewodniczącym tej podkomisji jest polityk Platformy
Platformy Obywatelskiej. Bardzo przepraszam, mówiono mi nazwisko, ale to nazwisko posła mi nic nie mówiło. Szkoda, bo gdyby rzeczywiście był ofensywny, być może zostałby znany za sprawą tego, że ten projekt obywatelski skutecznie przeprowadził. Ale już dajmy sobie spokój tutaj personalnym wycieczkom. Najgorsze jest to, że tego projektu nie ma i dopiero kiedy pojawiają się dramaty, konflikty społeczne, takie jak ten na Warmii i Mazurach, gdzie rodzice obciążani niesłusznie opłatami za posyłanie dzieci do przedszkola okupują to przedszkole. No i wtedy robi się gorączka, wtedy pani minister Hall mówi, że ona ma jakieś pomysły. Pomysły minister edukacji narodowej powinien mieć przez 4 lata. Ba, nie powinien tylko mieć te pomysły, ale i je realizować, a nie dopiero gdy pożar, minister mówi, że on ma pomysły. Cóż z tych pomysłów, skoro one nie służą ludziom, nie są wdrażane i nie ułatwiają życia, nie rozwiązują żadnych spraw i problemów. Wczoraj skierowaliśmy w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ale wiadomo, że Trybunał Konstytucyjny, on nie rozpatruje tych wniosków tak szybko, jak byśmy chcieli. Słusznie, litera prawa, ona musi mieć jakąś tę dłuższą litera prawa, ona nie jest taka łatwa do rozstrzygnięcia i do przeprowadzenia, myślę o tym wniosku, więc jest ten projekt, jak powiedziałem, i może warto by go przeprowadzić na ostatnim jeszcze posiedzeniu. Dziękuję bardzo, szanowni państwo, to jest nasz zdecydowany apel. Przypomnijmy, że projekt zakłada, aby wzorem szkoły subwencjonować, a wzorem uczniów subwencjonować każdego przedszkolaka w Polsce określonymi środkami z budżetu państwa. Mamy 500 tysięcy, pół miliona dzieci, które są pozbawione opieki przedszkolnej w Polsce. A czas to zmienić, to można zrobić, wprowadzając w trybie pilnym ten projekt na najbliższym posiedzeniu Sejmu. On jest już w podkomisji. Można sprawić, aby wyszedł z komisji, aby trafił na plenarne posiedzenie, aby został przegłosowany, tak aby wzorem szkoły, a przecież w przedszkole to też jest część oświaty, subwencjonować każdego przedszkolaka i tak, aby samorządów nie obciążać jako zadanie własne dotowanie przedszkoli. Ale bardzo proszę, Magdalena Ogórek, o tej sprawie. Drodzy państwo, ja jestem mamą 6-letniej dziewczynki i tak ostatnio się zastanawiam, jak to się dzieje, że to, co ja słyszę, kompletnie nie idzie w parze z tym, czego ja doświadczam w praktyce. Od 4 lat Platforma Obywatelska cały czas obiecuje wsparcie polityki prorodzinnej oraz wspomożenie wyżu demograficznego. Ja aktualnie zastanawiam się, co my młode mamy zrobić w tej sytuacji, ponieważ nie znam zakładu pracy, gdzie pełen etat ma taki wymiar, że możemy pracować dziennie tylko po 5 godzin. Więc nie wiem, czy wszystkie młode mamy mają teraz przejść na pół etatu, tylko w tym momencie jak będzie wyglądał budżet rodzinny. To jest jedna kwestia. Druga sprawa, Platforma Obywatelska rzuciła nam, młodym rodzicom, wszystkie możliwe kłody pod nogi, jeżeli chodzi właśnie o kwestie wykształcenia dzieci i generalnie o posiadanie dzieci. Ja już oprócz sytuacji przedszkoli nie będę wymieniała podwyższonego VAT-u na ubranka. To, że na posłanie dzieci w tym roku bieżącym do szkoły zdecydowało się tylko 18% rodziców, z tego względu, że szkoły są kompletnie nieprzygotowane do tego wyzwania i nie jest to wina nauczycieli. W krajach Unii Europejskiej mamy taką sytuację, że aktualnie, jeżeli chodzi o 5-latków, 90% w innych krajach Unii Europejskiej uczęszcza do przedszkola. U nas ta statystyka opiewa na 57%. Ja bym miała taki apel do polityków Platformy Obywatelskiej, żeby rozszerzyli swoje hasło wyborcze. Polska w budowie, polityka prorodzinna w gruzach. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. My oprócz tego posiadamy jeszcze całościowy program, narodowy program budowy przedszkoli i żłobków. Pozwolimy sobie państwu założenia tej ustawy przekazać, tak byście państwo mogli się z nim zapoznać. Jesteśmy w stanie ten program wdrożyć już na początku przyszłej kadencji Sejmu. Natomiast to, co możemy teraz zrobić jako politycy w trybie pilnym, to oczywiście wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, tak aby Trybunał w końcu mógł rozstrzygnąć, dokonać wyboru, czy rzeczywiście i skończyć z tą fikcją, gdzie przedszkola, opieka przedszkolna w Polsce jest płatna. No i ten dzisiejszy projekt ustawy, o którym mówiliśmy, projekt ustawy przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. A przypomnijmy, pod tym projektem podpisało się 150 tysięcy osób. 150 tysięcy osób, bo to jest obywatelski projekt.